Witam z tej strony PL Informatyk. Dzisiaj będziemy instalować Windows 8, Windows XP na jednym komputerze. Windows 8 będzie instalowany jako drugi system. Należy o tym pamiętać właśnie, że starszy system musi być zainstalowany jako pierwszy. Następnie instalujemy nowszy system, czyli w tym wypadku Windows XP będzie najpierw zainstalowany. On już jest zainstalowany. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak się instaluje Windows XP, zapraszam na mój kanał, tam jest odpowiedni film. To samo dotyczy Windows 8, ja tutaj w bardzo skróconej wersji pokażę tą instalację. Ogólnie cały ten proces jest mega prosty. Naprawdę, wszystko tworzy się automatycznie. Jeżeli ktoś z Was instalował już ten system, nie będzie miał najmniejszych problemów. O czym należy pamiętać? A więc tak, należy pamiętać, że właśnie najpierw instalujemy starszy system. Partycja, na której chcemy zainstalować Windows 8, musi mieć 13 GB dla wersji 32-bitowej, 16 GB dla wersji 64-bitowej. Musimy także ustawić w BIOSie botowanie z CD lub DVD. Musimy umieć to zrobić. W każdym BIOSie u każdego producenta jest inny skrót na to. Może to być F2, może być przycisk Delete, F10. Jeżeli nie wiecie, zajrzyjcie do instrukcji obsługi swojej płyty głównej. No i to tyle. Ja powiem, w którym miejscu to trzeba nacisnąć. Tak więc zabierzmy się za instalację. Jak widzicie, mam już XP-ka zainstalowanego. No, mój komputer wrzucę na pulpit. Daję zarządzaj i wejdę do menadżera dysków, gdzie podłączyłem tutaj do tego komputera dodatkowy dysk. Tak więc od razu powinien mi wyskoczyć konfigurator inicjacji nowego dysku. Jeżeli macie już jakiś dysk podłączony, czegoś takiego tego kreatora nie zobaczycie. Nie chcę ustawiać go jako dysk dynamiczny, zostawię go jako normalny. I zakończ. Jest już widoczny ten dysk, trzeba go jeszcze sformatować. Tutaj to są podstawowe rzeczy, więc łatwo, nie będę tego tłumaczył jakoś dogłębnie. Wystarczy zostawić domyślne ustawienia. Jako etykietę wpiszę Windows 8. Wybiorę też szybkie formatowanie. No i dalej. Zakończ i poczekam, aż się sformatuje dysk. Jak widać, jest w trakcie. O, już się pojawił. No i to by było na tyle, co muszę zrobić w Windows w XP-ku. Jak widzicie, sprawdzę, jest dysk. Ok, płytę z Windows 8 mam wsadzoną w napędzie, tak więc uruchamiam ponownie komputer. No i teraz trzeba wejść do BIOS-u i ustawić domyślne botowanie się systemu z płyty. Tak jak mówiłem, zajrzyjcie do instalacji. U mnie to jest F2. W zakładce boot CD-ROM drive. No to samo co DVD, tak więc u mnie jak to się robi? Aha, plusami. Tak,
Tak, dobra. No i exit z zachowaniem zmian. Tak. No i już klikam i uruchamia się instalator Windows 8. Tak jak mówiłem wcześniej, instalacja ta jest podobna jak Windows 7. Mam osobny filmik dotyczący instalacji Windows 8. Zapraszam, żeby się z nim zapoznać. Zmienię tylko czas. Gdzie jest Polska? O. Next install. Teraz klucz wpiszę offline. To klucz indywidualny. Ok. Akceptuję licencję. Next. No, tutaj trzeba custom wybrać, czyli ten nie upgrade. No, tak jak mówiłem, nic tutaj się nie ustala. O, i widzimy naszą partycję Windows 8. Tak, to jest dysk, który formatowaliśmy pod XP-kiem. On już jest sformatowany, tak więc wystarczy, że jest zaznaczony. I dajemy next. No, to teraz spauzuję na chwilę nagrywanie. No i już jestem z powrotem. Zaraz komputer uruchomi się ponownie. On tam jeszcze będzie kończył instalację. Ponownie się uruchomi i zobaczymy nasze menu botowania, dzięki któremu będziemy mieli wybór systemu, do którego chcemy się zalogować, system, który chcemy uruchomić. Tak więc ja też teraz pauzuję nagrywanie. Tam nie ma żadnego klikania, nie ma nic ciekawego. No i powrócę, jak już komputer uruchomi się ponownie i pojawi się wybór systemu do uruchomienia. Ok, jestem już ponownie, komputer się uruchomił, jak widzicie mam do wybrania Windows 8 i wcześniejsze wersje. Możemy tutaj też zmienić opcje, czas jaki oczekuje, domyślny system, tutaj na razie nic nie zmieniamy, wybieramy Windows 8. Ponieważ dopiero co zainstalowałem Windows 8, to muszę także tutaj go spersonalizować, wykonać tej pierwszej konfiguracji. To też zrobię offline. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to się robi, zapraszam do filmiku o instalacji Windows 8. No i jestem już po konfiguracji. Uruchomię teraz ponownie komputer, tylko jak to menu, żeby wyskoczyło. Wpiszę to z pamięci, shut, nie znajduję, restart i settings, o, turn off your PC. No, muszę się przyzwyczaić do tego systemu. Ok, restart i wybiorę Windows XP, znaczy wcześniejszą wersję. Tak to tam się wyświetla. Na sam koniec tego filmiku pokażę, jak to zmienić. No, muszę w końcu wyjąć tą płytę z napędu. No, uruchamia się.
Tak. Komputer teraz uruchamia się ponownie i już uruchamia się system Windows XP. No i tak jak mówiłem wcześniej, zaraz pokażę Wam, jak się zmienia tą nazwę, aby tam właśnie wyświetlało się Windows XP. Muszę to zrobić pod Windows 8, ponieważ to on kontroluje boot menu. Tak więc przeloguję się szybko do Windowsa 8. OK, już jestem. Wpisujemy CMD bez, normalnie CMD, command prompt prawym i run as administrator, ponieważ musimy uruchomić to z prawami administratora. No i teraz wpisujemy komendę bet-edit. No i tutaj widzimy opcję, ten nasz Azure version of Windows ma taki dziwny identyfikator. Trzeba ten identyfikator zmienić używając następującej komendy. Ja tą komendę podam także na dole, gdybym tylko umiał poprawnie napisać. Pod filmikiem będzie ta komenda, tak więc sobie przekupić ją stamtąd. Description. No i wpisujemy Windows XP. Oczywiście tutaj można wpisać dowolną treść. I Enter. OK. Teraz jeszcze sprawdzę. Tutaj już jest poprawiony. Jeszcze uruchomię ponownie i zobaczymy. To trzeba na dole przytrzymać klawisz na tym minimalizuj, czy takim choćby znaczku, to wtedy się wyświetli to boczne menu, ale chyba tak. No, jedziesz. Coś to tutaj mi dwie myszki się pojawiają na tej wirtualnej maszynie. Ale dobra, restart. Ciężko się przyzwyczaić do tego metro na początku. Jeszcze sam nie mam zdania, czy mi się podoba, czy nie, ale będzie o tym osobny filmik, na którego już teraz zapraszam. No i uruchamia się menu butowania. Bootloader. Tak, chyba to się nazywa. No i widzimy, jest Windows XP. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli tak, to kciuki do góry, subskrybujcie. Zapraszam na Facebooka, zapraszam na mojego bloga. No i dziękuję. Pozdrawiam. Hej.